Już. Witam Państwa serdecznie na 26. sesji Rady Miejskiej w Cedyni. Mamy dzisiaj, no być może pójdzie nam sprawnie, ale mamy już 24 punkty do omówienia. Także bym prosił, jakbyśmy mogli dosyć się sprężać, żebyśmy to w miarę sprawnie przeprowadzili. Przepraszam, że usiądę. Zanim może rozpoczniemy obrady, bardzo bym prosił o sprawdzenie obecności, jednocześnie działanie pilotów. Pan Ludwiczak jeszcze? No właśnie. Jest. Dziękuję bardzo. Informuję, że w dzisiejszych obradach bierze udział 12 osób z 15 radnych. Jeżeli chodzi o protokół z poprzedniej sesji, nie wpłynęły żadne uwagi, więc dyskusji nie będziemy prowadzić. Nie było również złożonych żadnych interpelacji do tej pory, więc przechodzimy do punktu 5. To jest sprawozdanie z pracy burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Wczoraj było bardzo dużo pytań na temat właśnie sprawozdania z pracy Pana Burmistrza i uważam, że nie można przejść bez pytań czy wyjaśnienia pewnych rzeczy dla szerszego grona. Ponieważ mieliśmy osobne komisje, no to należy pewne rzeczy sobie uzupełnić. Pytałem się między innymi w punkcie ze sprawozdania pracy Pana Burmistrza o zbiornik do magazynowania Gnojowicy 5600 metrów sześciennych. Wczoraj odpowiedź taka padła, że to będzie daleko od zabudowań. Wszystkie przepisy muszą być spełnione, łącznie z ochroną środowiska, żeby była wydana zgoda. Kolejne pytanie, jakie zadawałem, to było o zatokach autobusowych w Cedyni 2 Radostów. Dopytywałem się, gdzie dokładnie. To będzie przy ulicy Akacjowej, ponieważ tam autobus szkolny w tej chwili nie może się zatrzymywać. Dopytywałem się również o sieć gazową. Pan burmistrz powiedział, że to jest wszystko w toku. Procedura trwa nadal i będzie z biegiem czasu. Na pewno inwestor będzie tutaj nam dalej prowadził tą inwestycję. Pytałem się również o działkę w Bielinku, która została sprzedana za 1 010 000 dla kopalni kruszy w Bielinku. W tej chwili pani skarbnik poinformowała, że zostało złożone zapytanie do Krajowej Izby Skarbowej o naliczenie podatku VAT, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Tak, pani skarbnik, dobrze mówię? Dobrze. Pytałem się również o przebudowę na piłkę plażową w punkcie 4. Wniosek był złożony na 121 tysięcy, całość ma obejmować 203 tysiące. Jest to wniosek dotyczący ośrodka sportu i rekreacji w Cedynie przy ulicy Kościuszki. Jak mi wczoraj wyjaśniono, będzie w tym również ogrodzenie całe stadionu. Dopytywałem się również o ofertę na sieć wodociągową Cedynia Obręb Radostów. Ponoć wpłynęły 4 oferty i jest w trakcie rozpatrywania. Pani kierownik wczoraj poinformowała, jest rozpatrzony. Jest opublikowany. Dziękuję bardzo. Dopytywałem się również na składanie ofert, na zaproszenie na drogę rowerową Golice Żelichów. Termin był też do 10. I jaka to była kwota? Wygrała firma Promar, tak, z tego co pani kierownik przekazała, za kwotę 42 tysiące. To takie 312 zł. To takie ważniejsze rzeczy, o które dopytywałem, a które ważne jest chyba, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się dzieje i jaki zakres jest w tej chwili dokonywany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej kwestii sprawozdania z pracy? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do głosowania nad projektami uchwał, bardzo bym prosił. O, bardzo proszę. Bardzo bym prosił mikrofon jednak. Chciałem tylko dodać na zakończenie wypowiedzi pana radnego Nowaka, że moje odpowiedzi zostały przyjęte z wielką satysfakcją. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał, bardzo bym prosił w związku ze zmianą składu osobowego Rady o jeszcze raz przeprowadzenie listy obecności.
Dobrze. Przepraszam. Pan Andrzeja nie działa chyba jeszcze. Nie, nagranie niestety. No tak właśnie informacyjnie z powodów niestety technicznych nasz głos się nie nagrywa. Więc jak najszybciej musimy wrócić chyba na salę obrad. Czyli to nie bateria? W takim razie proponuję 5 minut przerwy dosłownie, żeby tutaj można było się technicznie ogarnąć z wpisaniem nowego urządzenia. Proponuję nie.
Bardzo proszę, jeszcze raz sprawdzimy obecność. Moment. Tak, bardzo proszę. Proszę, pan Leszek. Jest, dziękuję. I obecnie w sesji bierze udział 13 radnych. Możemy przejść do pierwszego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany budżetu i budżecie gminy Cedynia na rok 2021. Czy ktoś z państwa chciałby jakieś szczegóły poznać? Ja myślę, panie przewodniczący, musimy, że to jest tak ważna uchwała, że dobrze by było, żeby pani skarbnik powtórzyła wszystkim, ponieważ wczoraj były też różne pytania na temat. Znaczy, jeśli może tak podsumowanie. Mierzymy się z budżetem, który jest z deficytem powyżej 9 milionów, to już jest chyba rekord, jeśli chodzi o naszą gminę, bo to jest ponad 35% budżetu rocznego. Ale wiemy doskonale, że wiąże się to z inwestycją związaną ze szkołą, z termomodernizacją tej szkoły. No, przełoży się to oczywiście na zadłużenie naszej gminy, które rośnie, to zobaczymy w WPF-ce, rośnie systematycznie i w roku 2022 przekroczy 11 milionów, także jest to faktycznie ważna uchwała i tak nie można przejść, tak sobie, że tak powiem, tylko nad podniesieniem ręki, jeśli mogłaby o to prosić. Ale bardzo proszę. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, oczywiście jest to ważna uchwała i tutaj dokonujemy zwiększenia, zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków i to zwiększenie wydatków to jest głównie właśnie ta kwota pożyczki wpłynie na to zwiększenie. Planujemy zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 8 milionów. W tym roku będzie 2 miliony pierwsza transza i w przyszłym roku 6 milionów. Dodatkowo na budowę drogi rowerowej Cedynia Osinów zwiększamy środki, na dokumentację na budowę budynku komunalnego 50 tysięcy w Cedyni, na roboty dodatkowe w szkole w Piasku, na bieżącą działalność ZGKiM-u, na budowę świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach i na przebudowę boiska do piłki plażowej. Ja dziękuję pani skarbniku. Ja mam tylko takie skrótowo, jeśli chodzi o wydatki 2 miliony w drogach publicznych, dotyczy to ścieżki rowerowej, tak, o której mówiliśmy, Golice. Droga rowerowa Cedynia Osinów, tam mieliśmy 1 milion złotych zaplanowane i teraz 2 miliony dokładamy, to będzie na ten pierwszy etap. 3 miliony właśnie. Dokładnie. Dobrze, dziękuję. I kolejne pytanko mam z mojej strony, zwiększenie w domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 260 tysięcy. Tak, to budowa świetlicy socjoterapeutycznej Siekierki, bo będzie finansowana z dwóch źródeł. Ze środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i reszta z świetlic. Dziękuję. Ponieważ tam już nie ma tyle środków, tak? Jeszcze ktoś z państwa? Jeśli nie, to proponuję przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. Kolejny projekt uchwały to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Cedynia na lata 2021-2035. Jest ona bardzo zależna od przyjętego właśnie budżetu. Musimy się też liczyć z tym, że wpływy będą nam spadać w kolejnych latach, a raczej nie będą rosły, także byśmy też się zdawali sobie z tego sprawę. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa ma pytania? Zwiększone zadłużenie już zostało poruszone, ale czy ktoś jeszcze? Jeśli nie, to proponuję przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 3 wstrzymujących. Kolejny projekt uchwały to uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, o której już było wspominane. Jest to kwota 8 milionów na termomodernizację szkoły. Czy ktoś z państwa potrzebuje uszczegółowienia? Jeśli nie, to proponuję przejść do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Informuję, że uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 1 sprzeciwie i 3 wstrzymujących się. Kolejny projekt uchwały to uchwała w sprawie określenia pomocy dla powiatu gryfińskiego. Dla uszczegółowienia chodzi tutaj o dodatkowe linie autobusowe w okresie wakacyjnym. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Kolejny projekt uchwały to uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 213/10 obręb Lubiechów Dolny, gmina Cedynia. Czy ktoś chciałby zabrać głos, potrzebuje uszczegółowienia? Jeśli nie, to bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Jeśli można, Pani Paluch, jeszcze raz, bo nie, coś się nie oddało. Dziękuję bardzo. A nie, jeszcze Pan Martyka. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 212/2 obręb Żelichów, gmina Cedynia. Sprzedaż będzie dokonana w przetargu ograniczonym, także to dla przypomnienia. Jeśli nikt z Państwa nie chce zabierać głosu, bardzo bym prosił. Przejdźmy do głosowania. Pan Maćkowiak, jeśli można. Nie działa coś. Nie wiem, to jeśli można imiennie, jak będzie oddany głos. O, jest. Już jest. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 12 głosami za. Jeden radny nie głosował, bo jest bezpośrednio zainteresowany sprawą, dlatego zgodnie z ustawą nie mógł brać udziału w głosowaniu. Kolejny projekt uchwały to uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 227 obręb Bielinek, gmina Cedynia. Jeśli nikt nie chce zabrać głosu, to proponuję przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt to uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 239/1 obręb Piasek. Jeśli nikt z Państwa nie chce zabrać głosu, to bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości komunalnej należącej do zasobu gminy Cedynia, położonej w obrębie Lubichów Górny, działka 140/11. Przejdźmy do głosowania, bo nie widzę, jakby ktoś chciał zabrać głos. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości komunalnej należącej do zasobu gminy Cedynia, położonej w obrębie Lubiechów Górny, działka 49.
Temat dotyczy to samo, co poprzednia uchwała. Chodzi tutaj o grunty, na których są posadowione oczyszczalnie ścieków. Także przejdźmy do głosowania. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu gminy Cedynia położonej w obrębie Bilinek. Chodzi tu o wydzierżawienie na okres 10 lat, działki 219. Nie wiem, nie każdy jest zorientowany. Także nie wiem, czy ktoś chciałby. Jeśli nie, to bardzo proszę, przejdźmy do głosowania. Alpaki w Bilinku. Alpaki, tak, alpaki. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Kolejny projekt to uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z wieży widokowej w Cedyni. Tutaj jestem Państwu winien informację, że podczas prac komisji regulamin uległ drobnej zmianie. Konkretnie punkt 5 zmienił treść. Jest obieg jest czynny w godzinach od 9 do 19. Dodano taki akapit, a w okresie wakacji letnich od 9 do 20. Przeczytam do końca. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych może zostać wprowadzony tymczasowy zakaz korzystania z obiektu. Także mi pełny punkt. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego regulaminu i jego przyjęcia? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Projekt był umawiany chyba szerzej na posiedzeniach komisji, także chyba nie wiem, czy jeszcze potrzebujemy się wydawać szczegóły. Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Kolejny projekt to uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Ktoś z Państwa? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt to uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. Czy wymaga omówienia szerszego? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt uchwały to uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni. Nie wiem, czy wymaga to omówienia. Uzasadnienie było dosyć szerokie. Jeśli tak, to jeśli mógłbym prosić pana przewodniczącego komisji o skrótowe. Właśnie mikrofon i proponowałbym jednak faktycznie bez maseczki, bo to jest straszne. Raz, słychać. W dniu 17 lutego do burmistrza wpłynęła skarga na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Władnym do rozpatrzenia skargi jest Rada Miejska w Cedyni, więc przewodniczący Rady przekazał skargę do gminy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Skarga przekazana do gminnej komisji, a następnie do rozpatrzenia. Skarga dotyczyła studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na trawniku obok posesji mieszkańca Cedyni przy ulicy Chopina, gdzie właz pełny zamykający studniem został wymieniony na właz z otworami wentylacyjnymi, z którego unosił się fetor fekaliów. Mieszkaniec stwierdza, że wielokrotnie informował pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej o zaistniałych niedogodnościach.
Nie widząc żadnej reakcji, zwrócił się z tym problemem do dyrektora. Skutkiem czego właz został wymieniony pełny, uszczelniony folią i zamontowano rurę o wysokości 4 metrów z kominem wentylacyjnym. W odczuciu mieszkańca wydzielający się fetor z poziomu gruntu przeniesie się na poziom okien mieszkańca. W obawie o zdrowie własnej swojej rodziny, szczególnie w okresie letnim, mieszkaniec zwrócił się z prośbą o pomoc do burmistrza. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Cedyni zwołał na dzień 1 marca 2021 roku posiedzenie komisji, na które zaprosił dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Członkowie komisji zapoznali się i wysłuchali stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zobowiązał się zakupić i zamontować dodatkowo odpowiednie filtry na wylocie rury. Z pewnością wyeliminują one problem. Dyrektor nie był w stanie podać daty wykonania zadania, ale zapewnił, że postara się wywiązać ze zobowiązania w jak najkrótszym czasie. W związku z powyższym w dniu 29 kwietnia do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja z Zakładu Gospodarki Komunalnej o zrealizowaniu zadania. W następujący sposób. Odpowietrzenie studni kanalizacyjnej wykonano z rury PCV FIS 160 mm zakończone filtrem kominkowym antyodorowym. Tu jest model podany Nixor FK160 wypełnionym aktywnym węglem drzewnym, który zapobiega wydostawaniu się odoru z kanalizacji. Filtr został zamontowany na wysokości 5 metrów nad terenem. Dodatkowo dyrektor zakładu poinformował, że ścieki z miejscowości Radostów, Chrobrego i części Kolonii tłoczone są przez pompy przepompowni ścieków umiejscowione przy ulicy Chrobrego. Przedmiotowa studnia kanalizacyjna jest przełamaniem kanalizacji grawitacyjnej i w tym miejscu stanowi najwyższy punkt tej kanalizacji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się ponownie na posiedzeniu w dniu 7 maja 2021 roku. Członkowie komisji zapoznali się z informacją złożoną przez dyrektora gospodarki komunalnej i komisja po zapoznaniu się z dokumentacją ustaliła, co następuje. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej zareagował na skargę mieszkańca o wydobywającym się fetorze spod pokrywy zamykającej studnię kanalizacyjną zamontowaną rurę odpowietrzającą o odpowiedniej wysokości. Mieszkaniec nadal był zaniepokojony, przypuszczał, że fetor nadal będzie się wydobywał tylko na wyższej wysokości. Nie doszło do sprawdzenia, czy tak faktycznie będzie. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, nie bagatelizując obaw mieszkańca, zakupił i zamontował na wylocie rury odpowietrzającej odpowiednie filtry antyodorowe, co powinno wyeliminować w pełni problem. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cedyni jednomyślnie wydała opinię o bezzasadności skargi wniesionej na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni o braku reakcji na problem zgłaszany przez mieszkańca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to proponuję przejść do głosowania nad projektem. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Panie Przewodniczący, w kwestii tak. formalnej uzupełnienie, że projekt uchwały, uchwała podjęta jest, skarga jest rozpatrzona jako bezzasadna. No tak, tak, taki był projekt. Ale dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. Kolejny punkt porządku obrad to informacja pana burmistrza Cedyni z realizacji artykułu 37 ustęp 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na rok 2020. Każdy z Państwa dostał materiały do przyjrzenia. Nie wiem, czy ktoś, jakieś pytania są w związku z tym. Jeśli nie, no czy jest co roku, ale to nie znaczy, że nie można zadawać pytań. No. Jeśli tak, to proponuję przejść do kolejnego punktu, czyli wolne wnioski i zapytania. Ze swojej strony jestem winien poinformować, że do Rady wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia oczywiście pozytywna, dotycząca realizacji budżetu za rok 2020. Ponadto wpłynęły dwa uchylenia, tak, bo to mogę określić, poszczególnych paragrafów z jednej z naszych uchwał.
Nie wiem, czy pani sekretarz szczerzej powie. Dobrze. Nie są unieważone całe uchwały, tylko poszczególne tam pojedyncze paragrafy. Wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze w stosunku do uchwały 221 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cydynia na lata 2021-2025. I tutaj chciałam powiedzieć, że w stosunku do tych dwóch uchwał, uchwały mogą istnieć w dalszym ciągu i stanowić prawo miejscowe. Są tylko, tak jak pan przewodniczący powiedział, zastrzeżenia do poszczególnych paragrafów. W stosunku do tej uchwały, w naszej uchwale mieliśmy, że stawka podstawowa czynszu za najem lokalu socjalnego stanowi połowę stawki podstawowej za lokal mieszkalny, a ustawa mówi, że nie może przekroczyć połowy tej stawki, czyli tutaj taki stylistyczny błąd. W stosunku do drugiej uchwały, w sprawie, to jest uchwała 222 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Cydynia. Wojewoda w paragrafie 5 punkt 1 stwierdził nam nieważność w zakresie wyrazów i nieposiadające tytułu prawnego lub jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego dla budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków żadne z nich, gdzie mogą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Wojewoda uznał, że tą kwestię reguluje ustawa, czyli że można posiadać jakiś lokal mieszkalny, a mimo to wystąpić do nas o najem lokalu komunalnego. W zakresie paragrafu 8 wojewoda uznał, że nasze oczekiwania w stosunku do potencjalnych kandydatów są wyszły daleko poza ustawę. Chcieliśmy ograniczyć trochę przyznawanie tych lokali komunalnych tym osobom, które wcześniej posiadały takie lokale i na przykład je sprzedały, albo je zbyły, albo zamieniły się na lokal gorszy, a mimo to teraz występują ponownie o ten lokal mieszkalny. I tu też wojewoda powiedział, że no, rada nie ma takiego prawa, bo każdy może wystąpić o lokal komunalny. W zakresie paragrafu 9 ustęp 1 litera A, podobnie jak wcześniej, wojewoda stwierdził nieważność wyrazów jakiegokolwiek oraz mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków żaden z nich. To znowu o tym, że można posiadać jakiś lokal komunalny i ponownie wystąpić do burmistrza o przydzielenie najmu lokalu komunalnego. W paragrafie 11 rada powiedziała, że prawo najmu lokalu socjalnego nie przysługuje osobom, które zbyły przysługujące im prawa do lokalu mieszkalnego i otrzymały z tego tytułu środki oraz które dokonały dobrowolnej zamiany. Czyli takie osoby, które coś takiego zrobiły, dalej mogą starać się o ten lokal socjalny, o najem lokalu socjalnego. W paragrafie 17 ustęp 1 punkt 7 wojewoda uznał, że nie możemy żądać oświadczenia o wysokości uzyskanych środków finansowych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie ostatnich 5 lat. Czyli no też tutaj mieliśmy takie jak gdyby zbyt daleko idące ograniczenie w tym zakresie, że jeżeli ktoś sprzedał sobie mieszkanie i potem znowu chce ten lokal i może otrzymać, dostać następny i tak dalej. W paragrafie 17 ustęp 1 punkt 9 wojewoda uznał, że w zakresie zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zameldowania burmistrz nie ma takich uprawnień, czyli nie może dokonywać takiej wizji lokalnej, w jakich warunkach dany wnioskodawca się znajduje. Taką wizję lokalną może przeprowadzić kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby w danym temacie? Jeśli nie, no to tak. Jeszcze jestem państwu pewien informację, bo nie wszyscy brali udział. Wczoraj pan burmistrz zorganizował spotkanie z przedstawicielami spółki HAK. O ile dobrze państwo pamiętacie, było podpisane swego czasu porozumienie dotyczące zamiany
działki w Osinowie, tam konkretnie chodziło o drogę, na ten budynek w Cedyni po starej masarni. No niestety spółka się wycofała, tak można by powiedzieć, z tego pierwotnego porozumienia, ale zawiało optymizmem, ponieważ ona przedstawiła troszeczkę inną ofertę, to pan burmistrz miał inną ofertę. No i to jest kwestia teraz, w jakim miejscu się spotkamy. Nadal inicjatywa jest otwarta, z tym, że spółka z HAK po prostu nie chce wydać ani grosza, także tu tak informacyjnie. Natomiast to trzeba zrobić taki, nie wiem, wstępny kosztorys, to na pewno to spadnie na barki pana burmistrza, także to tak nam było łatwiej, bo tylko braliśmy udział. Natomiast no, ile jest, że tak powiem, warty ta ich oferta w sensie sprzętu, utylizacji gruzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli no, czy to będzie dla nas tak faktycznie do końca opłacalne, tak? Ale to, ale wola nadal jest po obu stronach, tak z tego, co wywnioskowałem, można tak powiedzieć. Jeszcze, jeśli można, ja mam takie pytanko, bo na ostatniej sesji było tutaj przedstawiciele kupców. Padła, że ze strony gminy była przekazana nowa oferta dotycząca targowiska, opłat. Apeks nie wtedy się wypowiedział, że jeszcze się z nią nie zapoznał. Nie wiem, czy coś się zmieniło w tej kwestii. Nic się nie zmieniło. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa w ramach wolnych? Proszę. Słychać mnie? Ja mam pytanie do pana burmistrza w Piasku. Niedługo skończy się termin zezwolenia. Strażacy do tej pory nie otrzymali przekazania działki. Są stowarzyszeniem, ale nie mogą bez gruntu występować po jakiekolwiek środki. I może, i czy urząd robi w tej sprawie coś, czy monitoruje jakieś pozyskiwanie środków z zewnątrz? To pierwsze takie pytanie. A drugie, że w zmianach w budżecie przegłosowaliśmy dzisiaj tą uchwałę. Przeznaczyliśmy 100 tysięcy na budowę, na szkołę w Piasku i wiem, że oglądają nas rodzice, czekają na tą dobrą wiadomość i proszę coś bliżej powiedzieć, na co przeznaczamy te fundusze i jak się sprawa ma. To tak informacyjnie, tylko na pewno nas nie słyszą, także w przekazie dźwięku nie ma. Już jest? O, przepraszam, już jest dźwięk. Dziękuję. Środki w budżecie 100 tysięcy, za którymi pani łaskawie głosowała, są przeznaczone na dokończenie tego zadania, tego pierwszego etapu. W tej chwili trwają rozmowy. Tak mówiłem na komisji, a to przecież wyjaśniłem wszystko państwu szeroko na komisjach. Ale rodzice oglądają nas i chcą wiedzieć. Nie rozumiem. Rodzice nas oglądają i chcą wiedzieć. Tak, rodzice wiedzą, znają adres do burmistrza, znają adres do gminy, prawda, potrafią różne rzeczy pisać, więc mogliby się również i zwrócić do nas. Ja bym wszystko im wyjaśnił, nie byłoby żadnego problemu. Wiedzieliby dużo wcześniej. Trwają rozmowy z wykonawcą. Mecenasi się zajmują tym, w jaki sposób bezkolizyjnie zawrzeć ponowną umowę na dokończenie tych prac. My wyjaśniamy, na ile wiarygodne są kosztorysy byłego już wykonawcy w sprawie robót dodatkowych, bo to jest prawie wartość 50 tysięcy. Nigdzie nie ma śladu z poprzednich lat o tym, że jakieś roboty dodatkowe były uzgadniane. I jak to wyjaśnimy, to pewnie podpiszemy porozumienie i wykonawca wyraża wolę, ja również, aby to zadanie dokończył. W sprawie remizy, mówi pani o budowie nowej remizy. Na tą chwilę trwają prace z nadleśnictwem o przekazaniu starej remizy gminie, tej, którą użytkują strażacy. Natomiast monitorujemy i jak na tą chwilę nigdzie nie ma możliwości złożenia wniosków o środki pomocowe. W roku ubiegłym strażacy z miejscowości Piasek posiadali w budżecie zabezpieczenie 200 tysięcy. Niewykorzystane zostały, bo cały rok szukaliśmy również i my. Bo gdyby była taka możliwość, na pewno gmina by złożyła wniosek o tą inwestycję i gdybyśmy dostali pieniądze, w tej chwili to prawdopodobnie około 2 milionów jest wartość tej inwestycji. Jeśli taka możliwość się nadarzy, że będzie można złożyć wniosek o środki pomocowe unijne czy zewnętrzne, jak zwał, tak zwał, to na pewno będziemy w tym kierunku działać. Dziękuję. Miejmy nadzieję, że będzie nowy ład i nowe pieniądze. No, wszyscy liczymy na nowy ład. Niestety akurat nowy ład nie będzie korzystny dla samorządów z tego zapowiedzi, także to się tak tym nie cieszmy.
Nie wiem, jak już został poruszony temat szkoły, to jeśli można, panie burmistrzu, na jakim etapie jest ewentualnie ta reorganizacja, bo podjęliśmy uchwałę o reorganizacji szkoły w Piasku. Wiemy, że była negatywna opinia kuratora, wylądowała sprawie w ministerstwie. Jakby pan mógł? Odwołałem się do sądu i czekamy na werdykt. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa w ramach wolnych wniosków? Jeśli nie, to chciałbym wszystkich zaprosić, zwłaszcza wędkarzy, na 23 do Bilinka. Tak sobie skorzystam, że tak powiem. Są od rana zawody wędkarskie, potem jest przetone, potem zapraszamy na ognisko, poczęstunek w ramach pewnego projektu. Nie wiem, może pani Żywicka coś więcej o tym powie. A jeśli nie, to naprawdę serdecznie zapraszamy w niedzielę. I wyczerpaliśmy porządek obrad, także zamykam dzisiejsze obrady. Dziękuję bardzo.